Krótkie podsumowanie środowych meczów piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów będzie jednym z tematów naszego dzisiejszego odcinka, w ramach którego wspomnę także o bardzo ważnym sprawdzianie Lecha Poznań na poziomie Ligi Konferencji Europy. Zaczynamy od Champions League i spotkań, które zakończyły piątą kolejkę fazy grupowej. Wczoraj miał miejsce bardzo bolesny wieczór dla kibiców Barcelony, rozpoczęty już przed godziną 19 w Mediolanie. Wiktoria Pilsno na początku meczu z Interem miała swoje okazje na otworzenie wyniku, jednak była bardzo niedokładna przy piłce. Inter zbliżał się do bramki Czechów, wykorzystując swoje wahadła i decydując się na wrzutki, co przyniosło oczekiwany rezultat. Jeszcze w pierwszej połowie włoska ekipa prowadziła 2-0, a w drugiej odsłonie dołożyła jeszcze 2 gole, zapewniając sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu na Camp Nou zawodnicy Barcelony mieli więc świadomość tego, że spotkanie z Bayernem ma czysto prestiżowy wymiar, gdyż wylądują już tylko w Lidze Europy. Zerkając na skład katalońskiej ekipy w defensywie, ponownie z Marcosem Alonso na środku, można było spodziewać się kłopotów gospodarzy w starciu z tak dynamiczną, a także nieustępliwą ekipą, jaką jest Bayern. Bardzo szybko zostało to potwierdzone na boisku. Barcelona wychodziła wysoko, próbując budowania swoich akcji, natomiast Bawarczycy bardzo agresywnie doskakiwali, nie dając gospodarzom wolnych przestrzeni i szybko odzyskując piłkę. Barca, mająca bardzo wysoko ustawionych bocznych defensorów, tworzyła spore odległości pomiędzy swoimi zawodnikami w obronie, a to było najlepszą informacją dla Bayernu. Niemiecki zespół zagrywał piłki przechodzące pomiędzy środkowymi defensorami, linię spalonego łamał Bellerin i szybko zakończyło się to golem Sadio Mane otwierającym wynik. 20 minut później było już 2-0, po tym jak Bayern kolejny raz wykorzystał szybki atak, a także kompletny chaos w szeregach defensywnych gospodarzy. Barca nie radziła sobie z agresją w pressingu Bayernu, gdzie po prostu nie mogli nadążyć Busquets, a także Kessie. Właściwie jedyne przebłyski Barcy to dynamiczne akcje Dembele, który jednak po raz kolejny miał kłopot z dograniem dokładnego ostatniego podania, czego wyjątkiem była sytuacja z potencjalnym karnym. Dembele dograł do wychodzącego na czystą pozycję Lewandowskiego, który upadł w starciu z De Ligtem, za co sędzia podyktował rzut karny. Po chwili arbiter obejrzał sytuację na ekranie i odwołał karnego, uznając, że holenderski zawodnik trafił w piłkę, natomiast to polski napastnik jako pierwszy zahaczył rywala. Jesteśmy ciekawi waszej opinii co do tej sytuacji, natomiast naszym zdaniem arbiter podjął tutaj dobrą decyzję. Obraz całego spotkania na Camp Nou był bardzo podobny, gdyż Barca potrafiła zbliżać się do pola karnego Bayernu, jednak w bezpiecznej dla Bawarczyków strefie była neutralizowana, czy to skutecznymi odbiorami, czy też faulami. Dla Roberta Lewandowskiego był to niezwykle trudny mecz wobec bardzo agresywnej gry Upamecano, a także De Ligta, którzy wychodzili wysoko do polskiego napastnika, kasując jego akcję już podczas przyjmowania piłki. Barca przez cały mecz nie oddała ani jednego celnego strzału, co pokazuje skalę tej porażki, także patrząc na całokształt występów Barcy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Oczywiście można mówić o tym, że w meczach z Interem nie pomagały decyzje sędziowskie, jednak nie był to kluczowy aspekt decydujący o końcowej porażce Barcy, która zaprezentowała się po prostu zbyt słabo, aby mieć pretensje do braku awansu do fazy pucharowej. Na wiosnę Robert Lewandowski będzie miał więc okazję do występów na poziomie Ligi Europy, gdzie ostatnio grał na początku swojej przygody z Borussią Dortmund. W omówionej grupie C wszystko jest już jasne na kolejkę przed końcem i podobna sytuacja ma miejsce w grupie A, gdzie wczoraj kolejne pewne wygrane zaliczyły Napoli, a także Liverpool. Tym razem ekipa z Neapolu mogła pozwolić sobie nawet na odpoczynek swoich liderów, jak Kwaratskhelia, Zieliński czy Anguissa. Polski pomocnik pojawił się na boisku na kilka końcowych minut. Najciekawiej przed ostatnią kolejką rysuje się sytuacja w grupie D. Po środowych meczach nadal wszystkie 4 ekipy posiadają szansę awansu do fazy pucharowej. Teoretycznie w najlepszej sytuacji jest Tottenham, któremu do awansu wystarczy remis. Kłopot jednak w tym, że Marsylia, która na swoim terenie będzie przyjmowała angielską ekipę, będzie niezwykle zdeterminowana ku temu, aby wygrać swój ostatni mecz i rzutem na taśmę wywalczyć awans. Bardzo ciekawy mecz miał miejsce wczoraj w Madrycie, gdzie tamtejsze Atletico grało z Bayerem Leverkusen. Aptekarze, mający bardzo słaby start sezonu, potrafili dynamicznie atakować skrzydłami, co przyniosło im 2 gole w pierwszej połowie. Ekipa z Leverkusen znowu była jednak bardzo niepewna w obronie, co poskutkowało naprawdę sporą liczbą sytuacji wykreowanych przez gospodarzy. Atletico wyrównało wynik meczu, jednak tak naprawdę dalej był to niekorzystny wynik, eliminujący hiszpański zespół z Ligi Mistrzów. Prawdziwe piłkarskie zamieszanie miało miejsce pod koniec spotkania. Rzut rożny dla gospodarzy w ostatnich sekundach meczu, po którym w piłkę nie trafił chociażby Oblak, znajdujący się w polu karnym Bayeru. Sędzia zakończył mecz, jednak po chwili otrzymał sygnał z VAR-u i sprawdził sytuację, dyktując rzut karny dla gospodarzy za zagranie ręką jednego z graczy Bayeru. Do karnego podszedł Carrasco, którego strzał obronił Hradecki. Dobitka trafiła w poprzeczkę, natomiast kolejną dobitkę zablokował jeden z graczy Atletico. Tym oto sposobem kolejna hiszpańska ekipa pożegnała się z szansami na awans do fazy pucharowej Champions League.
Dziś czeka nas natomiast bardzo ważny sprawdzian dla Lecha Poznań, który sprawę awansu do fazy Pucharowej Ligi Konferencji Europy ma w swoich rękach. Po 4 kolejkach mistrzowie Polski mają na swoim koncie 5 punktów, co jest bardzo solidnym wynikiem, natomiast szczególnie po spotkaniach z izraelskim HPL-em mają czego żałować. Lech Poznań na wyjazdach w ostatnim czasie radzi sobie po prostu słabo. Przykładem tego był chociażby ostatni ligowy mecz z Krakowią. O ile na poziomie ekstraklasy Lech potrafi remisować wyjazdowe mecze, o tyle w europejskich pucharach wygląda to znacznie gorzej. Na 6 wyjazdowych spotkań, wliczając to eliminację oraz fazę grupową, Lech przegrał 3 razy, zaliczając porażkę nawet z Wikingurem, do tego 3 razy remisując. Jeśli zerkniemy na poprzednie lata, Lech czeka na wyjazdowe zwycięstwo w Europie aż od początku października 2020 roku, a wtedy miała miejsce wygrana z belgijskim Charleroi na poziomie 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Lech ma swoje kłopoty w ofensywie, jak niezbyt dobra forma Amarala, a do tego chaos na skrzydłach, czego przykładem jest Welde. Co ważne, mistrzów Polski czeka jednak spotkanie z ekipą, która ma ogromne kłopoty kadrowe, gdyż Austria wystąpi bez graczy takich jak Huskowicz, Mul, Ragus, a do tego niepewne są występy zawodników takich jak Gruber czy Jukić, którzy wystąpili w Poznaniu. Austria Wiedeń ma do tego za sobą bardzo słaby czas. W Lidze Konferencji przegrywa wszystko jak leci, a do tego w austriackiej Bundeslidze w październiku wygrała tylko jedno spotkanie. Gospodarze dzisiejszego meczu będą zmuszeni do atakowania wobec tego, że tylko 2 wygrane w ostatnich 2 kolejkach mogą dać im awans do fazy pucharowej. Lech ewentualną wygraną już dziś zapewni sobie sporą kasę, a do tego występy w Lidze Konferencji na wiosnę. Całkiem pozytywnym wynikiem byłby także remis, oczywiście zakładając, że HPL nie urwie punktów ekipie Villarreal.